Osteopatia. To pojęcie ciągle nie do końca dobrze kojarzone. Wszystkim kojarzy się osteo, czyli kość, ale znaczy, oczywiście zajmujemy się też kośćmi, bo zajmujemy się stawami między innymi. A co można powiedzieć o osteopatii dziecięcej? Tak naprawdę dziecko w momencie, kiedy się już rodzi, kiedy się pojawia, no, na początku nie ma jak gdyby pewnej, no nie ma kontroli nad swoim ciałem. Ja pracuję w ten sposób, że pozwalam dziecku na to, żeby pokazało, jak najwięcej tego wyprostu ono ma, i tak naprawdę w pewnym momencie dziecko samo mnie prowadzi.